Kiedy byłeś świadkiem bójki na boisku? Widziałeś, jak agresja przyjmuje kontrolę nad działaniami zawodników na treningu? Domyślasz się, co było powodem tego wybuchu? Myślisz, że to wyładowanie dało pozytywny efekt? Jak to wygląda u ciebie? Co najczęściej budzi złość i agresję? Braki techniczne, atmosfera w drużynie, rywale? To, co czujesz i myślisz przed i w trakcie meczu, może decydować o jego wyniku. Nieważne czy grasz w ataku, w obronie, czy stoisz na bramce, twój umysł może stać się czynnikiem decydującym o przebiegu spotkania i twojej dyspozycji do gry.